Cześć, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie. Dawno mnie na YouTubie nie było, ale najwyższy czas to zmienić. Ta przerwa nie była spowodowana niczym, jakby nie była świadoma nawet z mojej strony, tylko po prostu byłem dosyć zajęty przez ten czas i no coś trzeba było poświęcić, w moim przypadku był to YouTube. Ale już spoko. Jest okej, wracam i zdaję sobie sprawę, że większość z was, tych, którzy mnie tutaj oglądają, pewnie czeka na powrót Zapytaj Beczkę i obiecuję wam, że ten powrót zrealizuję, zamienię go w życie, jak tylko się trochę ogarnę z kilkoma innymi sprawami, w szczególności jedną, znaczy jestem teraz na ostatnich zakrętach książki Webshows, Sekrety Wideo w Internecie, czyli mojej nowej książki, no i to jest na tyle absorbujący proces, że nie jestem w stanie tego godzić za bardzo z niczym innym. Jeszcze pamiętajcie, że ja tak naprawdę to wszystko robię po godzinach, bo normalnie pracuję w TV Gry. Więc to jest jakby moja dzienna praca, a po godzinach mam jakiś niestety skończony czas wolny, a doba ma tylko 24 godziny, więc nie jestem w stanie robić wszystkiego. No i jak teraz już skończymy z Webshows, to wreszcie będzie można się zająć, Zapytaj Beczkę, skończyć z tymi poważnymi rzeczami w życiu i zacząć się znowu wygłupiać. I bardzo się nie mogę tego doczekać. Tymczasem właśnie korzystając z tej okazji, że zostało kilka dni tak naprawdę pracy dla mnie nad Webshows i to teraz będą takie ciekawe rzeczy się dziać z dnia na dzień, to postanowiłem, że jakoś udokumentuję ten proces dla was, żebyście dowiedzieli się, jak to się dzieje, że książka powstaje, prawda? Znaczy tutaj wielu ludziom się wydaje, że książki to są jakieś takie rzeczy, które magicznie gdzieś powstają w jakimś laboratorium alchemicznym i tak naprawdę, że jest bardzo daleka droga od wymyślenia sobie, o, napiszę sobie książkę, aż do realizacji tego, że książka fizycznie istnieje, można ją kupić. Znaczy, oczywiście to jest daleka droga, ale te poszczególne stopnie, które trzeba zrealizować, da się ogarnąć tak naprawdę. To nie jest żadna czarna magia. No i właśnie to chciałbym wam tutaj zaprezentować. Pokazać wam, jak powstaje książka. W moim przypadku oczywiście, bo domyślam się, że wiele ludzi robi to inaczej. I to, co ja robię tak naprawdę, no to jest tak zwany self-publishing, czyli wydawanie książki samemu, chociaż nie w takiej klasycznej postaci, ponieważ ja po prostu mam firmę wydawnictwo, więc to jest, nie używam takich instrumentów właściwych klasycznym self-publisherom, jak na przykład w przypadku książek elektronicznych, prawda, to tam ten proces jest dużo prostszy, natomiast postarałem się zrobić to tak, żeby to były książki normalnie tak jakby wydawane przez wydawnictwo, tylko że z biegiem okoliczności jest to wydawnictwo, które ja prowadzę, tak? Więc wszystkie etapy, przez które książka przechodzi w dużym wydawnictwie, w zasadzie są w jakiś sposób przetłumaczone na to, co sam robię w swojej firmce. Na przykładzie swoich książek oczywiście, do tej pory. Więc trochę ciekawych rzeczy myślę, że dowiecie się na temat tego, jak powstają książki i zaczniemy sobie, bo teraz akurat jestem na etapie, że tekst jest skończony i trzeba zacząć, no to już trwa ten proces redakcji, korekty i ogólnie doskonalenia go, tak się mówi, prawda, że pisanie to przepisywanie, że to po angielsku brzmi lepiej, że writing is rewriting, że tekst trzeba przerabiać, no i w momencie, kiedy on jest skończony, to oczywiście jeszcze jest cała masa roboty z nim i to jest niestety ta mniej fajna część tworzenia książki niż pisanie jej. Jak będziecie mieli jakieś pytania na temat tego, jak wydać swoją książkę i jak ja robię poszczególne rzeczy, znaczy wiecie, wydałem dwie książki i jednego e-booka, znaczy jedną wydałem, drugą wydaję i jednego e-booka, nie czuję się kompletnie autorytetem w mówieniu, jak się coś powinno robić, czy jak się coś robi. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jak ja te rzeczy robię, bo istnienie tych rzeczy, które stworzyłem, tych książek, przynajmniej dowodzi tego, że jestem w stanie zamienić słowo w jakieś ciało, prawda? Więc tak, no, to jest, jeśli chcecie poznać moje zdanie na jakieś tematy związane z książkami, to zapraszam, pytajcie. Tylko, że nie róbmy z tego Zapytaj Beczkę, prawda? To na serio będziemy tę miniserię vlogów na temat Webshows robić. Jako taki mały teaser mogę wam teraz powiedzieć, nie chcę jeszcze pokazywać spisu treści, ponieważ tytuły poszczególnych rozdziałów mogą się zmienić, natomiast tak, książka jest
ja piszę książkę w Wordzie, więc to jest, prawda, przyjemny, przyziemny proces i znajomy dla wszystkich tych, którzy używają w ogóle komputera. Książka ma w tym momencie prawie 500 tysięcy znaków, 490 tysięcy znaków i to jest 70 tysięcy słów. Beczki, czyli moja książka z zeszłego roku, miały 44 tysiące słów, więc to jest, no, zauważalnie większe, prawda? 44, a 70 tysięcy. I tu jeszcze nie ma wszystkiego, bo, no ale to o tym będę opowiadać na przykład jutro. I książka jest podzielona na trzy części, które wynikają z tego, jak w ogóle widzę wideo w internecie od takiej strony konstrukcyjnej. Pierwsza część dotyczy prezenterstwa i tego, jak prezentować treści, będąc tą osobą, która występuje przed kamerą. Druga część jest o byciu producentem, czyli wszystkich tych takich technicznych rzeczach na zapleczu, które trzeba zrealizować, jeśli się chce robić filmiki do internetu. I to pod wieloma względami, ale teraz nie chcę się w to jakby wpakować, żeby to tłumaczyć. I trzecia część dotyczy kwestii merytorycznych i takich bardziej ideowych. Ja to nazywam byciem redaktorem, chociaż to jest termin troszkę może nieintuicyjny, ale zamierzam go sensownie wytłumaczyć i uzasadnić, dlaczego tak to właśnie widzę, bo jeśli wyobrazicie sobie taki trójkąt, prawda, z jednej strony mamy prezenterstwo, z drugiej strony jest produkcja, z trzeciej merytoryka i w ogóle wymyślenie tego, jaki rodzaj programu robimy i po co i co chcemy w nim osiągnąć, no to te trzy jakby filary już, przepraszam, ochrypłem. Te trzy filary już powodują, że jesteśmy w stanie zrobić kompletny program, który odnosi jakiś tam sukces, prawda? I to ludzie, którzy robią programy w internecie, de facto muszą się odnaleźć we wszystkich tych trzech aspektach, jeśli robią to sami, ale oczywiście jeśli mają jakiś zespół, jak na przykład, nie wiem, matura to bzdura, prawda, i tam jest kilku kolesi, którzy dzielą się obowiązkami, no to te trzy rzeczy, które tutaj są wymienione, one są rozdysponowane między te osoby, prawda. Tutaj jeszcze jest ta warstwa marketingowa, promocyjna, PR-owa, która tak naprawdę według mnie dzieli się trochę pomiędzy wszystkie trzy aspekty tej pracy, a szczególnie pomiędzy bycie prezenterem i bycie redaktorem, czyli tą merytoryczną osobą. No ale dobrze, to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do zadawania jakichś pytań na temat webshows i na temat książek i mam nadzieję, że pokażę Wam kilka ciekawych aspektów tego procesu, jak książka od pliku doc, który widzę tutaj teraz otwarty przed sobą, staje się fizycznym obiektem, który można kupić, przeczytać i trochę informacji się dowiedzieć. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.